Apostoł Paweł w liście do Efezjan w trzecim rozdziale, 14 wersecie i 15 mówi takie słowa. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Istnieje wiele metafor, którymi Bóg posłużył się w Biblii w celu opisania siebie samego. Słowo Ojciec jest jednak tym obrazem, który zwłaszcza Jezus zdecydowanie najczęściej się posługiwał. Aby określić czy też pokazać, jakim naprawdę jest Bóg, jakim jest Bóg. I choć w Starym Testamencie Bóg jest również kilka razy nazwany czy też pokazany jako Ojciec, jednak dopiero kiedy. Jezus nauczył swoich uczniów modlić się Ojcze Nasz. Nabrało ono prawdziwego znaczenia i określenia tego właśnie, jaki jest Bóg. I oczywiście dla ówczesnego Żyda, tam gdzie Jezus głosił, opowiadał, mówił o tym, że Bóg jest ojcem, myśl o tym, że do Boga Jachwę można zwracać się Ojcze, było wręcz nie do przyjęcia. Było to trudne dla nich określenie, że Bóg jest Ojcem. A jednak w całej swojej służbie na ziemi Jezus nieustannie uczył, czy też pokazywał, że ten Bóg, który jest w niebie, jest dla nich jak Ojciec, jest Ojcem. I, kochani, dobrze jest zwracać baczną uwagę na to, w jaki sposób Bóg opisuje sam siebie, ponieważ Jego nieomylne słowa. Nie zawierają ani przesady oraz nie zaniżają jego wartości. I oczywiście słowa mają z natury ograniczoną zdolność przekazywania prawdy, to jednak, gdy te słowa zaczynają nam malować przed nami wyrazisty obraz, obraz kiedy przestają być suchą teorią i operują konkretnymi przykładami, z którymi możemy się utożsamić, wtedy. Są w stanie w pełny i dobitny sposób przeniknąć do głębi naszego serca. Kochani, Bóg osobiście mówi o sobie, że jest naszym Ojcem. Każdy z nas na tym miejscu ma bardzo różne doświadczenia ze swoimi ziemskimi Ojcami. Niektórzy z nas mieli ciepłych, kochających, hojnych ojców. I dla nich wyobrażenie Boga jako Ojca jest czymś bardzo pozytywnym. Bardziej łatwiej im jest to przyjąć, bardziej łatwiej jest im to zrozumieć. Inni, inni natomiast wychowali się bez ziemskiego Ojca, nie mieli w swoim życiu w ogóle Ojca, albo ich Ojciec był w pewien sposób odległy. Albo nie czuły, osły, nie był obecny w ich życiu. Być może nawet dochodziło tak często do przemocy fizycznej czy też psychicznej, gdzie tak wiele dzieci na pewno tego doświadczały w swoim życiu. I takim osobom trudniej jest przyswoić sobie myśl o tym, że Bóg jest, że Bóg jest ojcem. Jeśli Bóg jest taki, jak ich ziemski ojciec. To nie chcą mieć z Nim nic do czynienia. Wokół nas widzimy różnego rodzaju Ojców, dobrych i złych. Do czyjego Ojca jest więc On podobny? Czy do mojego, a może do Twojego? I wiecie, to pytanie mogłoby zostać bez odpowiedzi, gdyby nie przypowieść, którą Jezus opowiedział. W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, w której to właśnie opisuje to, jakim Ojcem, czy też obrazuje, jakim Ojcem jest Bóg. To zapiera, zapierająca dech w piersi opowieść o tym, jakiego Ojca mamy w niebie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie tą historię, tą przypowieść. Na pewno wielokrotnie yy, czytaliśmy sobie tą, tą historię, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj jeszcze raz mogli do niej zajrzeć, mogli się na nią pochylić. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 32 wersetu. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł: Młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pazł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i, podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzesiłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele. Za, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego brat twój, przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuszne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę cię i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten twój syn, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, Przyszedł, kazałeś dla niego zabić tłuszcze ciele. Wtedy on rzekł do Niego, Synu, ty zawsze jesteś ze mną, wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Kiedy czytamy tą przypowieść, najczęściej mówimy o niej, czy też rozmyślamy, o niej w kontekście tego młodszego, marnotrawnego syna. Często traktujemy tę przypowieść jak pewnego rodzaju melodrama melodramatyczną historię, która nas wzrusza właśnie z powodu tego marnotrawnego syna, która kończy się szczęśliwie, kończy się happy endem dla niego. Patrzymy, rozważamy. Właśnie w kontekście syna, który nabroił, w swoim życiu lec postanawia wrócić do ojca, ku jego zaskoczeniu ojciec mu przebacza i przyjmuje go do siebie. Bardzo często utożsamiamy się z tym e, młodszym synem, bo często widzimy siebie w tej przypowieści. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli na chwilę skupić się na Ojcu. Postarajmy się dokładnie przyjrzeć się przedstawionemu tutaj obrazowi Boga. Na tyle, aby ten obraz mógł się wryć głęboko w naszych sercach. I myślę, że jest to jeden z najbardziej znaczących obrazów w Biblii, ukazujących nam serce Boga wobec nas, ludzi, którzy potrzebują ze względu na nasz stan i na nasze upadki ojcowskiej miłości. I wiecie, niemożliwe jest pełne zrozumienie znaczenia tej przypowieści. Bez znajomości kręgu kulturowego, w którym została opowiedziana czy też opisana. To, co może nam się wydawać do zaakceptowania, a może nawet miłe dla naszych uszu, ludziom żyjącym ówcześnie ta opowieść była dla nich wielkim szokiem, a nawet czymś gorszącym. Ponieważ ta kultura, ówczesna kultura, była oparta na okazywaniu szacunku ojcu. I nie do pomyślenia było takie zachowanie samego syna, jak i ojca, jakie zostało pokazane w tej przypowieści. Młodszy syn żąda od ojca, aby dał mu jego dziedzictwo. Wiecie, równie dobrze mógłby powiedzieć: można by było taką chmurkę e, dodać w tym obrazku, co myślał. Ten młodszy syn w stosunku do ojca i być może jego myśli było, były takie, ojcze szkoda, że jeszcze nie umarłeś, szkoda, że jeszcze żyjesz, skoro jeszcze jednak żyjesz, czy możesz dać mi to, co jest jeszcze moje, co jest moje jeszcze przed Twoją śmiercią, nie chcę mi się czekać aż umrzesz, daj mi to teraz. Syn całkowicie odrzuca autorytet ojca i nie chce już dłużej być poddany jego przywództwu. Bagatelizuje, odrzuca to wszystko, co ojciec dla niego zrobił, a jednocześnie pragnie jego pieniędzy, pragnie tego majątku, pragnie tego spadku. I trudno jest nam współczesnym ludziom zachodu zrozumieć, jak poważne i karygodne było tego typu zachowanie w tamtym czasie. Ponieważ kultura tamtego regionu opierała się na poczuciu wstydu, i nie istniało w tamtych realiach nic gorszego niż właśnie poprzez takie coś, przyniesienie, przyniesienie hańby rodziny. Zapewne kiedy Jezus opowiadał tę przypowieść, słuchacze musieli być bardzo wstrząśnięci tym całkowitym brakiem szacunku i zniewagą okazaną przez Syna swojemu Ojcu. Ale jeszcze większym szokiem było dla nich to, że ojciec nie zareagował na tą sytuację, tak jak według nich powinien zareagować. Taki syn w najlepszym przypadku powinien być upokorzony przez ojca, chociażby uderzeniem w policzek. Lub być może w najgorszym wypadku, całkowicie wydziedziczonym. Całkowicie wykluczonym z rodziny. Świętym prawem Ojca w takiej sytuacji było chronić dobre imię rodziny, dbać o reputację. jedynym sposobem, aby uniknąć trwałej hańby, było publiczne wyrzeczenie się syna i uznanie go za martwego już na zawsze. Już na zawsze. Pozbawienie go statusu członka rodziny. Wie, więc kiedy Jezus powiedział, że Ojciec Spełnił żądanie syna, musiało to wywołać mocne oburzenie wśród ówczesnych słuchaczy. Jak to możliwe, że ojciec nie tyle, nie tylko tolerował taką bezczelność, ale jednocześnie przy tym spełnił Jego, jego żądanie, spełnił żądanie syna i dał mu pieniądze? Jak mógł okazać się tak hojnym wobec tak zbuntowanego i zuchwałego syna? I zapewne uwaga słuchaczy musiała przenieść się z syna na właśnie tego miłosiernego i łagodnego ojca. To, że ojciec nie zdyscyplinował syna, przyniosło mu to hańbę, a jednak tak postąpił, a jednak tak zrobił. Ojciec, ten ojciec w pewien sposób wolał znosić publiczne upokorzenie. Ponieważ to nie była sytuacja, gdzie byli tylko sami, on i syn, tam byli słudzy, być może mieszkańcy, którzy byli w tej osadzie, musieli to wszystko widzieć. I ten ojciec wolał znieść publiczne upokorzenie i pogardę być może tej społeczności i sług niż wyrzec się swojego syna. I kochani, to w niezwykły i wyrazisty sposób pokazuje, Głębie miłości ojca i jego gorące uczucia właśnie do tego syna. Zbuntowanego, zuchwałego, krnącego, opornego, a nawet pozbawienia, pozbawionego szacunku. Syn odrzuca nie tylko ojca, ale całą swoją rodzinę, całą społeczność. Odchodzi, zostawiając ich za sobą, a przed sobą widzi pełne. Pełne życie, piękne życie, szczęścia i rozrywki, życie w zupełnie innym, lepszym świecie, jak sądził. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę przejrzyli się w tym momencie ojcu, kiedy ten syn odchodzi, kiedy ten syn odszedł. Pomyślmy, czego możemy dowiedzieć się o naszym niebieskim ojcu. Ojciec zgodził się na przedwczesne przekazanie dziedzictwa. Nie uległ presji społecznej, aby dochodzić w tej sytuacji sprawiedliwości. Zamiast ukarać syna, po prostu pozwala mu odejść. W naszym rozważanym tekście nie widzimy, aby ojciec w jakikolwiek sposób mu groził. Nic nie wskazuje na to, aby próbował wywołać w synu poczucie, poczucie winy lub w jakikolwiek sposób próbował go zatrzymać w domu. Widzimy to, że ojciec pozwala synowi odejść i pozwala mu na zrealizowanie jego planu, który z góry oczywiście skazany jest na porażkę. Być może próbował mu pokazać, jak bardzo nierozsądny jest to, co chce zrobić, to, co chce uczynić, lecz ostatecznie pozwala mu odejść. I choć syn opuścił rodzinę, i być może nigdy już o niej nie pomyślał, co się z nimi działo. To widzimy jasno, że syn, że ten syn pozostawał zawsze blisko serca ojca. To jest niesamowite dwudziesty werset. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go Jego ojciec. Wiecie, ten werset, te słowa maluje nam obraz ojca, który nieustannie oczekiwał powrotu swojego. Syna. Jego wzrok być może codziennie był skierowany w to miejsce, w którym go widział po raz ostatni, kiedy odchodził. Nie wiemy dokładnie, jaki to był czas, ile czasu nie było tego syna, ile czasu ojciec wypatrywał go, ile stał i patrzył się w tamto miejsce, patrząc na horyzont, chcąc ujrzec, ujrzeć powracającego syna. Ale ojciec nigdy nie zapomniał o swoim synu ani na chwilę. Pomimo bólu w sercu i cierpienia, pomimo hańby, jaką sprowadził na tą rodzinę ten syn, ojciec tęskni za jego powrotem. Ojciec tęskni za pojednaniem i odbudowaniem relacji i było to jego codzienną nadzieją, że taki dzień nastanie. Co mówi na ten obraz na temat naszego Ojca w niebie. Szczególnie w chwilach, kiedy go zawodzimy. Jesteśmy nieposłuszni albo nawet kiedy się buntujemy, kiedy jesteśmy zbuntowani. Czasem mamy takie myśli, że Bóg po prostu o nas zapomniał, że nasz upadek bardzo go rozczarował. Także odsunął się od nas i po prostu zajął się czymś innym lub kimś innym. Ktoś inny zasłużył na jego uwagę. Nie my, nie ja w tej sytuacji, w tej chwili. Wydaje nam się, że z powodu naszego niepos nieposłuszeństwa przestaliśmy się dla Niego liczyć. Ojciec jednak nieustannie o nas myśli i tęskni za naszą obecnością i za spędzaniem z nami czasu. I Bóg jest gotowy, aby okazać swoje wielkie miłosierdzie, aby nam przebaczyć, jeśli do niego wrócimy. Kochani, mając taki obraz naszego Ojca w niebie, wierząc, że Bóg jest takim Ojcem jak ten ukazanym właśnie w tej przypowieści, to być może. W momencie, kiedy go zawiedziemy, a będzie nam się to zdarzać od czasu do czasu, to czyż nie powracalibyśmy tak szybko w jego kochające i miłosierne ramiona? Wiedząc właśnie, że Bóg jest takim Ojcem, który nas oczekuje, który nas pragnie, który, który wypatruje naszego, naszego powrotu. Tak często zdarza nam się, że Pozwalamy na to, aby nasz wstyd i poczucie winy z powodu grzechu trzymały nas daleko od Boga. Kiedy zdarzy nam się odejść od Pana, On nie pozostaje obojętny. Jest jak najbardziej daleki od tego. W jego sercu nie pojawia się gniew, jak bardzo często o tym myślimy. Nie pojawia się frustracja czy rozczarowanie nami, lecz głęboka tęsknota za powrotem, za odbudowaniem relacji. Pamiętam, jak będąc młodym chrześcijaninem, powiem Wam szczerze, byłem zrujnowany duchowo, kiedy zdarzało mi się upaść, kiedy zdarzało mi się być po prostu w grzechu. To mnie tak bardzo dołowało, ponieważ oczywiście były myśli o tym, że zawiodłem, że postąpiłem źle, ale najbardziej przybijało mnie to, ponieważ tak sobie myślałem, że Bóg się ode mnie z tego, powrotu, z tego powodu odwrócił. Autentycznie miałem takie myśli. Myślałem o tym, że Bóg jest na mnie zły, że zaprzepaszczam sobie drogę do nieba. Że przez to tam się w ogóle nie dostanę. To było dla mnie straszne. Nie potrafiłem sobie z tymi myślami przez długi czas poradzić. Aż zrozumiałem. Aż zrozumiałem, że Bóg jest Ojcem i że On podobnie traktuje nas, tak jak my swoje dzieci. Tak jak my swoje dzieci. Być może było to. Wtedy, kiedy miałem własne dzieci. Kiedy nasze dzieci idą, bawią się, cokolwiek robią, nagle upadną. Moje dzieci i zapewne wasze nie raz upadły, przewróciły się, potknęły, czegoś nie zauważyły. Co jako rodzice robimy, kiedy to widzimy? Pierwsze co to podbiegamy i podnosimy je. Wyciągamy swoją rękę, aby je podnieść. Wyciągamy swoją rękę, aby im pomóc wstać. Kiedy zrobią coś złego, staramy im się wytłumaczyć, że tak nie wolno. Kochamy to, kiedy nabroją i przychodzą do nas i nas przepraszają, wtulają się w nasze ramiona. Przecież tego oczekujemy od nich. Przecież z tego powodu, że zrobią coś złego, nie wyrzucamy ich z domu. Nie wyrzekamy się ich. Pragniemy, aby do nas przyszły. Jesteśmy gotowi im wybaczyć. Jesteśmy gotowi im pomóc. Jesteśmy gotowi otoczyć ich opieką i miłością. Bez względu na to, co zrobiły. Tęsknimy za nimi, kiedy nie ma ich dłużej w domu. Kiedy wyjeżdżają na zieloną szkołę czy na jakąś wycieczkę. Tak często martwimy się nimi, kiedy martwimy się o nich, kiedy długo nie wracają do domu, kiedy są już troszeczkę dorosłe. Muszę się przyznać, kiedyś w nocy wstałem, całkiem niedawno. Wszedłem na dół do kuchni, patrzę. Otwarty pokój, była to w pół do drugiej w nocy. Otwarty pokój mojego syna, jego tam nie ma. Nie mogłem zasnąć. Okazało się później, że gdzieś był, dał informację mamie. Ja nic nie wiedziałem, ale nie mogłem zasnąć. Gdzie on jest, co on robi? Wysłałem wiadomość, nie odpisuje. Martwimy się o nie tak bardzo często. Zależy nam na tym, aby wszystko dobrze ułożyło się w ich życiu. Pragniemy ich dobra. Czy o wiele większym Ojcem jest nasz Bóg, który jest w niebie? W tej przypowieści możemy zobaczyć Jego serce, wobec tych, Którzy się gubią, którzy odchodzą, którzy zawodzą. To serce, które oczekuje, które oczekuje na powrót i gotowe jest, aby, aby przebaczyć. W bardzo krótkim czasie młodszy syn roztrwonił całe, całe dziedzictwo, cały majątek, wszystkie pieniądze, co posiadał. A było to spowodowane tym, że prowadził hulaszcze, rozwiązłe. Życie. Nie trudno jest nam sobie wyobrazić, jaki był jego tryb życia, jak ono wyglądało. Impreza za imprezą, butelka za butelką, kobiety, przyjaciele, szastanie pieniędzmi na prawo i na lewo, zapewne miał ich dużo i z tego powodu miał wielu przyjaciół. I była to po pogoń za każdą możliwą przyjemnością cielesną. Lecz jego dzikie życie skończyło się w momencie, kiedy skończyły się pieniądze. Czytamy o tym, czytaliśmy o tym, że stracił wszystko. Stracił przyjaciół, stracił pieniądze. Nie dość, że nie miał już pieniędzy, to w, kraju, w którym, to, to w kraju, w którym był, zapanował głód. Więc trudno było nawet znaleźć coś do jedzenia, a co więcej, trudno było znaleźć jakąkolwiek pracę, aby móc się w jakiś sposób utrzymać. A kiedy w końcu ją znalazł, kiedy ją dostał. To nie mógł jeść nawet tego, co dostawały świnie. Jego serce w tym momencie zaczęło napełniać się rozpaczą. Chłopak został zupełnie sam, otoczony świniami i brudnym chlewem. Po pewnym czasie ten młodszy syn, siedząc gdzieś tam, na jakimś polu, wypasając te świnie, zaczyna przyglądać się sobie, zaczyna zaglądać w siebie, zaczyna przyglądać się uczciwie całej z całej sytuacji, swojej sytuacji i postanawia wrócić do ojca, lecz świadomy tego, że nie może liczyć na nic więcej ze strony swojego ojca, niż to, że przyjmie się do niego jako najemnik, jako pracownik, ponieważ był pewien, że jego upadki Zdyskwalifikowały go zupełnie jako syna. Wcześniej mówiliśmy o tym fragmencie wstał i poszedł do ojca swego, a kiedy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. W momencie, kiedy wraca ten syn, ojciec go wypatruje, ojciec go wypatrzył, podbiegł do niego. Czytamy o tym, że użalił się nad nim. To słowo użalił, to ulitował się nad nim. Całe wnętrze ojca zostało poruszone współczuciem i litością. Nawet z daleka wyraźnie było widać, że syn nie powraca w sposób triumfalny, niosąc podarki dla wszystkich, lecz powraca w skrajnym ubóstwie, w całkowitej klęsce. I zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w tym momencie. Jakie jest serce Ojca? Czy jest pełne krytycznych, oskarżających uwag? Czy jest w bólu i rozpaczy? Czy jego myśli były w stylu: Dostał to, na co zasłużył, kiedy go spostrzegł? Czy w stylu: A ostrzegałem go, a nie mówiłem? Albo jak on może teraz po tym wszystkim wracać? Na co, na co on liczy? Czy on wie, ile wycierpiałem, bólu z jego powodu? Nic z tych rzeczy nie myślał. Jego ojciec nic podobnego. Serce ojca wypełniało czyste współczucie. Użalił się nad nim, ulitował się nad nim. Serce ojca wypełniało czyste współczucie. Współczucie, które zidentyfikowało się z nim. Współczucie, które. Pochyliło się nad jego synem, aby go podnieść. Nie było to serce pełne gniewu i nie było to serce wypełnione frustracją czy rozczarowaniem lub nawet jakimkolwiek osądem. Słowo, które opisuje to serce, to współczucie. Jest to główne uczucie, które napełnia serce naszego Ojca w niebie. Kiedy my w naszym buncie tak często go zawodzimy kiedy do niego powracamy. Dalej czytamy, kiedy syn wrócił czytamy, że ojciec ulitował się nad nim, okazał mu współczucie. Kiedy ojciec go zobaczył, czytamy dalej, że do niego podbiegł, że do niego wybiegł. I w tym momencie widzimy pełne radości, miłości serce ojca. Jego postawa jest daleka od obojętności wobec syna. Nie może już czekać ani chwili. Nie może czekać ani chwili dłużej, aż jego syn przyjdzie. Być może był daleko, nie mógł się już doczekać, kiedy właśnie go obejmie. Albo być może czekał, aż jego syn przyjdzie i pokłoni się przed nim i upadnie do jego stóp. Wybiega, biegnie w jego stronę, jak najszybciej być przy nim, jak najszybciej go powitać. Jego syn, który był martwy, ożył i nic innego w sercu ojca się nie liczyło. Wiecie co ciekawe, uprawianie takich biegów przez godnego ojca, głowy rodziny, było nie do przyjęcia w tamtych czasach. Biegać mogły tylko dzieci, ewentualnie słudzy, a tego typu zachowanie uznawano za coś oburzającego, a nawet skandalicznego. Było to zachowanie na tyle wstrząsające, że greckie słowo trecho, jeśli zobaczymy sobie w słownik, yy, które dosłownie znaczy biegać, biegać szybko, niczym olimpijczycy na stadionie, przez lata nie było tłumaczone jako biegać, ponieważ tłumacze Biblii nie mogli jej się pogodzić z myślą, że szanowny, szanowany ojciec mógł biegać, mógł biec. Dlatego przez dłuższy czas tłumaczono to jako. Śpieszyć się lub w niektórych tłumaczeniach, jeśli zajrzymy sobie do starszych tłumaczeń, możemy zobaczyć, że pobieżał, a więc poszedł śpiesznie, ale nie biegł. Ojciec nie patrzył na to, że inni zobaczą go w takim stanie, ale wybiegł na jego spotkanie. Co sił w nogach, aby go powitać, aby go ucałować. Nie jakimś ceremonialnym pocałunkiem, jakby mogło nam się wydawać, ale czułymi pełnymi miłością, miłości pocałunkami ojcowskimi. Co oznaczało tyle, że ojciec przebaczył Synowi cały jego bunt i zawód, którego się dopuścił. W 21 wersecie 22, trzeci czwarty czytamy. Syn zaś rzekł do Niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Syn nie dokończył dalszej części tego, co sobie Przygotował, co miał powiedzieć dla ojca. Zanim dokończył, jego ojciec kazał przynieść szatę, pierścień i sandały, co dla wszystkich było sygnałem, że syn na nowo został przyjęty do rodziny. Kochani, ten syn całkowicie zawiódł ojca. My także zawodzimy. Często naszego ojca, czasem równie dotkliwie. Porażka to rzeczywistość, w którą musimy uczyć się zmierzać niemalże codziennie. Nie ma nikogo, komu udałoby się przejść przez życie i nie, nie ponosić porażek. Jednak za każdym razem, choć w koło nas, może być ciemno, brudno. I beznadziejnie. Mamy gdzie się udać. Mamy gdzie się udać. Ten syn, ten młody chłopak, choć w koło niego był głód, był chlew, były świnie, w tym momencie pomyślał o ojcu, pomyślał o swoim ojcu, że może udać się do Niego, że tam znajdzie pomoc. I choć pierwszym jego pragnieniem, czy też motywacją był pusty żołądek, ale później w głębi siebie wejrzał w swoje serce i zobaczył swoją winę. Kochani, to podobieństwo jest najbardziej prawdziwą biblijną ilustracją tego, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi, że jest naszym ojcem, a my jesteśmy jego dziećmi. Widzimy wyraźnie, jaką miłość ojciec żywi do swojego syna. Czy odważymy się wierzyć że Bóg jest właśnie takim Ojcem, jak w tej przypowieści. Czy, czy to możliwe, aby Bóg naprawdę był tak hojny i przebaczający? Czy to możliwe, aby to ojcowskie serce o nas nigdy nie zapominało, nawet ani na jedną chwilę, nawet jeśli jesteśmy tak daleko od Niego. Również wtedy, kiedy tak często zbaczamy, tak często odchodzimy, czy to możliwe, żeby cały czas. Pragnął głęboko pojednać się z nami i odbudować naszą relację. Czy to możliwe, żebyśmy byli Jego umiłowanymi synami, w których ma on upodobanie, nawet wtedy, kiedy my okazujemy się tak często niewierni? Obraz Ojca przedstawiony w przypowieści opowiedzianej przez Jezusa daje nam wiarę i odwagę do tego, abyśmy mogli, Przybliżyć się, abyśmy mogli przyjść do naszego Ojca w niebie, pomimo naszych słabości i upadków. Ale, kochani, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć kilka istotnych rzeczy związanych z miłością Ojca, których nie mogę pominąć, których nie można pominąć. Właśnie jedno z nich jest to, że młodszy syn. Wejrzał w siebie i zobaczył, że zgrzeszył przeciwko niebu i przeciwko ojcu. I to sprawiło, że podjął on decyzję o powrocie. To nie było tak, że jego ojciec w końcu nie wytrzymał i zostawił wszystko i poszedł go szukać. I znalazł go gdzieś przy jakiejś świni chlewie i, i siłą go zaciągnął do domu. Nie, ojciec go kochał. Oczekiwał, ale syn sam dokonał wyboru. Sam dokonał przeglądu siebie samego w tej sytuacji, w której się znalazł. Skruszył swoje serce i pokornie z nadzieją przyszedł do ojca, wyznając przed nim swoją winę. Tam nastąpiło upamiętanie, kiedy siedział przy tych świniach. Tam nastąpiła skrucha. Przyznanie się do upadku, przyznanie się do winy. Musimy wiedzieć, że Bóg jest święty. Musimy wiedzieć o tym, że ta Jego miłość do nas miała wysoką cenę. Wiecie, łaska ma dwa oblicza. Miłość ma dwa oblicza. Jedno to jest to, że jest to prawdą, że możemy do Niego przyjść. Tak nędzni tak zbuntowani tak dalece od boga mamy prawo do niego przyjść możemy liczyć na jego miłosierdzie na jego przebaczenie na to że bóg nas przyjmie ale druga strona tej łaski i miłości to Jezus Chrystus który przyszedł na tą ziemię który wycierpiał krzyż który znosił tak wiele i został przybity do krzyża umarł tak haniebną śmiercią To jest ta druga cena łaski, druga strona medalu, druga strona miłości. Chrystus płacący życie za to, abyśmy my mogli wpaść w ojcowskie ramiona Boga. Jego syn Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę na krzyżu, umierając za nasz grzech, i dlatego powrót jest możliwy. Nie możemy mieć takiego podejścia, że Bóg jest miłością i nieważne jak będę go traktować w swoim życiu, bo On przecież mnie kocha. Musimy mieć świadomość, że Bóg nie jest jak ziemski Ojciec, że przed Nim wszystko jest jawne, nasze motywacje, nasze najgłębsze motywacje. On wie o nas wszystko i przed Nim nic nie ukryjemy, tak jakbyśmy chcieli nieraz ukryć przed. Naszymi ziemskimi ojcami, ziemskimi rodzicami. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć, mówiąc o tym, że Bóg jest Ojcem, Ojcem troskliwym, Ojcem miłości, to chciałbym powiedzieć również o tym, że Bóg jest również Ojcem, który nas wychowuje. O tym nie możemy zapomnieć. I list do Hebrajczyków, 12 rozdział, jest tam pewien fragment, chciałbym, żebyśmy sobie mogli przeczytać. Hebrajczyków, 12 rozdział, 5 i 6 werset. 12, 5, 6. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo pan miłuje, tego karze. I chłoszczę każdego syna, którego przyjmuje. Wiele razy, kiedy czytałem ten fragment, miałem z nim pewien problem, ponieważ też myślałem o tym, że Bóg jest jak ziemski ojciec, że bierze pasa i każe nas za nasze nieposłuszeństwo i, i robi to tak surowo, tak w gniewie. Wiecie, on, niebieski ojciec, traktuje nas jak ukochane umiłowane dzieci. Trudności, które doświadczane, doświadczamy nie są karą. To nie jest tak, że zrobimy coś złego w naszym życiu i za chwilę Bóg przyjdzie i nas ukarze w jakiś sposób. To jest kara za to, jak, jak ty się zachowałeś. Wierzę w to, że to nie chodzi o karę, ale patrząc na wychowanie, Myślę, że nazwiemy to karą, że te kary są częścią naszego procesu wychowawczego w naszym życiu, że Bóg nas wychowuje, skoro jesteśmy Jego dziećmi, skoro jesteśmy umiłowani Jego dziećmi. To Bóg nas wychowuje. I czymś naturalnym jest wychowanie w życiu każdego dziecka i w życiu każdego rodzica. To, że Bóg nas bierze i wychowuje, dyscyplinuje, świadczy o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, że właśnie do Niego należymy. Nasi rodzice, czy często my, jako rodzice, nie zawsze nasze metody wychowawcze były właściwe czy dobre. Przynajmniej staraliśmy się wychować nasze dzieci jak najlepiej potrafimy, często jednak popełnialiśmy błędy. Robiliśmy to w gniewie, czasem nas ponosiły, ponosiło. Nasze motywacje nie były wcale dobre i właściwe. Lecz Bóg jest tym, który nigdy nie popełni żadnego błędu. Jego motywacje są zawsze czyste i dobre dla nas. Bóg zawsze robi to, co dla nas jest najlepsze, wychowuje nas, abyśmy przeżyli najwspanialsze życie zgodne z Jego wolą. W czasie, kiedy go doświadczamy, dyscyplino dyscyplinowanie oczywiście nie wydaje się czymś przyjemnym. Wydaje nam się, jakbyśmy ciągle musieli iść pod górkę. Później oczywiście okazuje się, że miało to na nas bardzo dobry wpływ. I dalej w tym samym rozdziale, 9, 10, 11 werset Listu do Hebrajczyków czytamy Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. I żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje Bogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Wiecie, Jezus mówił nam również, że Bóg jest Bóg ojciec jest winogrodnikiem, i w Ewangelii Jana możemy czytać. O tym, że każda, każdą latorość, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Więc czasem to jest trudne i bolesne. To, co dzieje się w naszym życiu, uważamy, że być może jest to złe, ale Ojciec Bóg w niebie wie, że jest to dla naszego dobra. Zastanów się przed chwilę, na chwilę. Zastanów się na chwilę i pomyśl, w jakim okresie swojego życia doświadczyłeś Największego duchowego wzrostu. Czy miało to miejsce wtedy, kiedy Twoje czy, czy też moje życie, bo też się na tym zastanawiam, było łatwe, wygodne, bezproblemowe? Czy też było to w czasach właśnie tych trudności, tego oczyszczania, tej dyscypliny, tego wychowania od Boga? Na pewno większość z nas odpowie, że najbardziej. Mogliśmy wzrosnąć, mogliśmy się umocnić właśnie w tych chwilach. I jeśli potrafimy we właściwy sposób przeżyć te trudne chwile, jeśli poddamy się Bogu nasze życie, bardzo wiele na tym zyska. W okresie oczyszczania doświadczamy w odczuwalny sposób więcej po tym okresie. Kiedy, kiedy przejdziemy te trudne chwile, doświadczamy w taki odczuwalny sposób więcej wolności, więcej radości, więcej uwielbienia dla naszego, dla naszego Boga, wtedy będziemy mogli doświadczać nowego poziomu, że tak nazwę, miłości i zaufania do Boga, który okazał się wierny w czasie naszej próby, w czasie naszego doświadczenia. I patrząc z perspektywy czasu, będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę było to dobre, że naprawdę było warto. I choć przypowieść o marnotrawnym synu odmalowuje przed nami piękno ojcowskiej, Bożej miłości i akceptacji względem nas, oraz to, że autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam Boga Ojca jako troskliwego i mądrego rodzica, który głęboko jest zaangażowany w nasze życie, musimy mieć też świadomość, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. To nie jest tak, że Bóg kocha wszystkich grzeszników i, i, i On jest tym czułym, kochającym, kochającym ojcem, który, który bierze każde dziecko na kolona i mówi spokojnie, nic się nie stało, ja Ciebie kocham. Nie taki obraz nam maluje cała Biblia. W tej przypowieści widzimy młodszego syna, który się upamiętał. Ale w tej przypowieści widzimy też starszego syna, który był oburzony tym wszystkim, co się wydarzyło. Widzimy też ojca, który wychodzi do niego, też oczywiście z miłością, lecz koniec tej przypowieści zostaje bez odpowiedzi starszego syna. I powiem Wam szczerze, mogę się tylko domyśleć, że ten starszy syn pozostał w swoim buncie. Tego też do końca nie wiemy. Ale możemy się domyślić, że nie skorzystał z zaproszenia ojca. Odrzucił jego zaproszenie. Koniec tej historii pokazuje nam, że Bóg pragnie skruszonego serca. Że Bóg pragnie, abyśmy do niego przychodzili. Uznanie w swojej, w swojej winie. Ta historia pokazuje mi, jak oczywiście dobry i łaskawy, miłosierny jest Ojciec. Ale nie mogę zapominać o tym, że jest również tym, który mnie wychowuje, który mnie dyscyplinuje. Jak również nie mogę zapominać o tym, jaki Bóg naprawdę jest. Wiecie, Biblia pokazuje nam Boga. Który jest przeciwstawny bardzo często sobie. Mówimy o tym, że jest objawiony, ale z jednej strony jest ukryty. Biblia pokazuje nam Boga, który jest Jezusa, który jest lwem, który jest barankiem, ale równocześnie jest lwem. I oczywiście Bóg jest ojcem. Prawdziwym, kochającym i miłującym Ojcem, do którego możemy przyjść, ale musimy mieć również świadomość tego, że On jest świętym. Że On jest sprawiedliwym Bogiem. Że naszego życia nie możemy traktować z taką lekkością, bez bojaźni przed Bogiem. Nie chciałbym, żeby przez to kazanie dzisiejsze, żebyśmy tak mogli pomyśleć. Że Bóg. Akceptuję wszystkich i wszystko bezwarunkowo. Autor listu do Hebrajczyków w tym dwunastym rozdziale, kiedy go przeczytałem w całości, nigdy nie patrzyłem na ten rozdział w ten sposób. Na koniec chciałbym odczytać od czternastego. Albo 16. wersetu. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Eza, w który za jeden posiłek oddał prawa swego pierworództwa. A wiecie, że potem gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry, buchającego żarem ognia do ciemności, mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia i pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz do krwi, która się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do Was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie udziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, a tak teraz tak zapowiada jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale niebem. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę. I w sposób miły Bogu z szacunkiem, i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego, nasz Bóg jest bowiem ogniem, który może strawić wszystko. I choć nasz Bóg, mój Bóg, w niebie jest ojcem, który mnie przyjmuje, nie mogę zapomnieć o tym. Do jakiego Boga podchodzę? Przerażającego w swojej mocy, przerażającego w swojej chwale. Bo właśnie takim Bogiem jest Bóg świętym. Autor kończy trawiącym ogniem. Nie wiem, czy uciekaliście kiedyś przed ogniem. Ja dwa razy miałem styczność z ogniem. Było to coś przerażającego. Takie serce, choć wiemy, że Bóg nas kocha, nas miłuje. Ale równocześnie powinniśmy mieć przed Nim bojaźń, że Bóg jest święty i pragnie naszego świętego życia, że nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy grzeszyć, jak nam się podoba, bo przecież Bóg mnie przyjmie z powrotem do siebie. Absolutnie. Biblia nam o tym nie mówi. I kochani, chciałbym, byśmy w modlitwie na koniec mogli Mu podziękować za to, że jest tym Ojcem, który na nas czeka, gotowy, aby nam przebaczyć. Oraz, że jest tym, który nas wychowuje. I módlmy się, aby dał nam siłę do tego, byśmy mogli przejść każdą próbę i każde doświadczenie zwycięsko. I byli poddani pod Jego dyscyplinę. Oraz, aby w nas była bojaźń, przed jakim Bogiem, przed jakim Ojcem stajemy i do jakiego Ojca podchodzimy.